Hello Elfy, tutaj Olga i moi drodzy, w ten poniedziałek witam was w grze One Night Hot Springs. Jest to historia, która opowiada o transpłciowej kobiecie, która planuje wyjść do takiej japońskiej łaźni, czyli onsenu. Zresztą, zaraz się wszystkiego po prostu dowiemy, ponieważ już zaczynamy. O Boże, jaki uroczy styl, kochani, mamy, proszę bardzo. Kurczę, kto mógłby do mnie dzwonić? Pip. Haru, tak długo ze mną nie rozmawiałyśmy. Przepraszam, że tak nagle, nie jesteś zajęta, co nie? Nie za bardzo, co tam u ciebie, Manami? Świetnie, dzięki i właśnie dlatego do ciebie dzwonię. Moje urodziny się zbliżają, a z racji, że to już 20, chciałabym zorganizować małą wycieczkę. Planuję wybrać się na termy z dwiema najlepszymi przyjaciółkami, czyli oczywiście chciałabym iść tam również z tobą. Moi rodzice zapłacą za wyjazd, więc nie martw się o koszty. Gorące źródła? Ale wiesz, że ja... Wiem, dlatego dzwonię do ciebie w pierwszej kolejności przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Haru, jesteś moją najstarszą i najbliższą przyjaciółką. Twoja obecność na moich urodzinach naprawdę wiele będzie dla mnie znaczyć. Ale chcę również, żebyś ty się bawiła równie dobrze. Więc daj mi znać, co mogę zrobić, żebyś nie czuła się tam źle. Ale minęły lata, od kiedy brałam kąpiel publicznie, nie mówiąc już o źródłach. Dokładnie, kochani. To można powiedzieć, to są takie gorące źródła, ale z tego co wiem, w niektórych onsenach można być również nago. Nie wiem, czy to jest ta sytuacja, ale to chyba by było niemiłe, kiedy ta przyjaciółka by w ogóle coś takiego zaproponowała. I nie wiem w ogóle, czy to nawet jest tego typu łaźnia. Wiem, ale jest to dobra szansa, by to zmienić. Będziesz ze mną, więc jeżeli coś cię zmartwi, będziesz mogła mi powiedzieć. Nie jestem zmartwiona tym, że to ja poczuję się źle, ale będą również inni. Będzie dobrze, nikt nie zauważy. Zauważą. Haru, nikt nie będzie przywiązywał uwagi tak bardzo, jak myślisz. Obiecuję. Proszę, zgódź się. Dla mnie? Co powinnam powiedzieć? Ogólnie ta gra ma 7 zakończeń, więc tym razem spróbujmy sobie po prostu odmówić. Zobaczymy, słuchajcie. Przepraszam, ale po prostu nie mogę. Haru, przepraszam. Nie masz za co przepraszać, rozumiem. Pomyśl nad czymś innym. Nie, naprawdę nie musisz. Zadzwonię jeszcze, jak zdecyduję. Pip. Okej, czyli to chyba będzie pierwsze zakończenie. Rozłączyła się. Manami jest taka jak zwykle. Cieszę się, że u niej wszystko dobrze, ale jest w błędzie. Mówi, że nikt nie przejmuje się tym, kim jestem. To dlatego, że myśli, że wszyscy będą tacy jak ona. Dlaczego mieliby nie być? Nie przeżywa tego, co ja. Jej rodzice są najlepsi, zawsze wyrozumiali, nawet jeżeli chodzi o mnie. Po tym, jak powiedziałam jej mamie o tym, że jestem trans, zabrała mnie na największe zakupy. Zawsze byli dla mnie tacy mili. Manami naprawdę chciała spędzić swoje urodziny na termach. Może nie powinnam była odmawiać, mogłem przecież wcale się nie kąpać, ale chyba jest już zbyt późno. Po prostu zaczekam na telefon od Manami. I mamy, słuchajcie, chyba właśnie tak jak powiedziałam, zakończenie pierwsze. Tak, normalne zakończenie, po prostu spróbujmy coś innego. Tym razem wybierzmy opcję drugą. Jeżeli pobyt jest już zarezerwowany, jeżeli pobyt zarezerwowany, mogę iść. Świetnie, to będą moje najlepsze urodziny. Zadzwonię znowu, jak wszystko będzie ustalone. Pip! Zawsze rozłączę się zbyt wcześnie. Nie mogę uwierzyć, że się zgodziłam. Co powinnam zrobić? Jak kobiety spędzają czas podczas takiego wyjazdu? Może po prostu wyszukam gorące źródła z przyjaciółkami. Pierwszy wynik to artykuł, kiedy idziesz na termy z dziewczynami. Nie musisz aż tak bardzo się martwić o swój makijaż, więc jednak powinnam się troszkę przypudrować? Nie martw się o rozmiar swojego biustu. Ach, nie mam biustu, którym mogłabym się martwić. Ale nie zapomnij się ogolić. Ogolić? Co i jak bardzo? Ach, nie wiem co robić. Będę musiała rozgryć to na bieżąco. W ogóle to jest takie strasznie okropne, nie? Że... Kurczę, jak my chcemy iść na basen, kochani, to w ogóle musimy sobie dawać maskarę, która będzie wodoodporna. Jeszcze musimy się, proszę bardzo, tutaj wygolić, bo tak społeczeństwo uważa, ale... To jest strasznie wkurzające i nawet nie mogę sobie wyobrazić jak transpłciowa kobieta musi to wszystko przeżywać, bo tutaj jest jeszcze 300 innych po prostu wymagając społeczeństwa. Masakra. Po prostu poczekam na telefon od Manami. Za dużo tego jak na jeden dzień. Teraz po prostu pójdę spać. Wiecie co, ja sobie wyobrażam, jak to bardzo musi być stresujące, ponieważ kurczę, albo się wychodzi tam, gdzie się lubi i po prostu trzeba sobie jakoś poradzić z tymi myślami, prawda, że ktoś zauważy, ktoś będzie w ogóle oceniał, albo można nie wychodzić, ale wtedy jakby oddaje się również część swojej wolności. To jest strasznie ciężkie, ja mam nadzieję, że gra sobie z tym jakoś poradzi. Naprawdę tutaj jestem. Co ja w ogóle robię? Nie jestem ani trochę przygotowana, ale jestem i po prostu muszę się z tym zmierzyć. Haru, wierzę w ciebie. Haru, ja wierzę cię również. Haru, tutaj, gdzie? Cześć, Manami. Wow, Haru, uwielbiam twoje włosy. Dzięki, postanowiłam je trochę zapuścić. Świetnie wyglądasz. Dziękuję, Manami. rzeczywiście są urocze. Hej, Manami, nie zapominaj o mnie! O, Erika, powinnam cię przedstawić. To jest Haru, moja koleżanka z dzieciństwa. Haru, to jest Erika, moja przyjaciółka z liceum. Erika Nagata, jak coś. Jestem Haru Suzuki, miło mi cię poznać. Nie musisz tak oficjalnie, jesteśmy rówieśniczkami. Naprawdę? Tak, Erika jest już po 20. Słyszałam, że znacie się od przedszkola. Dokładnie. Znaczy, no znamy się dość długo. Dziewczyno, naprawdę potrzebujesz wyluzować. Te termy na pewno wyjdą ci na dobre. Manami, pójdziesz nas zameldować, czy co? Właśnie, chodźcie. Witam. Dzień dobry, mam rezerwację na nazwisko Tachibana. Oczywiście, mam rezerwację. Proszę jeszcze o wypełnienie karty rejestracyjnej. Haru, Erika, możecie to wypełnić? Ta, pewnie. Okej. Tylko wypełnić ten formularz. I pierwsza rzecz, słuchajcie, mamy tutaj płeć właśnie mężczyzna i kobieta, no i oczywiście jakby, że Haru jest kobietą, ale prawdopodobnie też się będzie zastanawiać, czy jest w ogóle opcja osoby transpłciowej. Znaczy, wydaje mi się, że ona ma zaimki, ale no wiecie, o co chodzi, ma zaimki żeńskie, bo może jest niebinarna, ale uznajmy, że ma she, okej? Imię. Chyba powinnam wpisać to, co tutaj jest na dokumentach. Jeżeli chodzi o płeć, tak samo. Wypełnię resztę. 19 lat. Zobaczcie, ona zaznaczyła mężczyznę. Adres i zawód. I cała reszta. Skończyłam. Ja też. Dzięki. To są karty. Dziękuję. Jeszcze jedno. Pan Haruto Suzuki? Chyba powinnam coś powiedzieć. To ja. Albo jest jakiś problem? Chyba tu będzie, kochani, kolejne zakończenie. Jest jakiś problem? To ja. Czy jest jakiś problem? Rozumiem. Wasz pokój to pokój Miłożębu na 2. piętrze. Życzę miłego pobytu. Chodźmy odłożyć rzeczy. Jeszcze wezmę coś do picia. Wyschnęłam jak Sahara. Okej, widzimy się u góry. Biedna. Haru, wszystko w porządku? Tak, tak, nie musisz się martwić. Okej, idziemy. Haru. Fajnie, uwielbiam pokoje w tradycyjnym starojapońskim stylu. Tak, uwielbiam tatami. Jest problem z ich czyszczeniem, ale wyglądają świetnie. To są, słuchajcie, takie maty chyba, pod stoliki, chyba słomiane, ale absolutnie się mogę mylić. Też je uwielbiam, całkiem fajnie pachną. Mogłabym po prostu na nich zasnąć. Śmiało, pójdę z Suzuki na źródła, a ty sobie utnij drzemkę. Nie idźcie beze mnie, też chciałabym chwilę tam się zrelaksować. Żartuję przecież. Jednak zamierzam zrealizować plan i jak najszybciej wskoczyć do wody. Ostatnio cały czas się przy biurku. Powinnam dać swoim ramionom troszkę wypoczynku. Gorące źródła. Jeszcze musimy się przebrać, co nie? Gdzieś tutaj powinna być yukata. Nie ma. Tu też nie. Ani... Są! Jeden dla każdej z nas. Dobra, okej. Oj, są cudne. Szkoda, że nie są na sprzedaż. Chodźmy się przebrać. Ja w łazience. Co jest z... O. Czyli ona nawet nie wiedziała. Dzięki Bogu, yukaty są unisex. Oby tylko nie była dla mnie za mała. Wygląda okej. Yukaty są proste, więc lepiej wyglądają, gdy nie ma się dużych piersi. Więc dla mnie jest idealna. To się bardzo cieszę. Okej, zawiążę ją. Przepraszam, że musiałyście czekać. O, wyglądasz świetnie. Dzięki. No, jeżeli bym cię nie znała, uznałabym... Erika, mówiłam ci, żeby nie wspominać. Nie przejmuj się. I to jest, słuchajcie, też taka druga jakby niezręczna sytuacja, bo jestem pewna, że Erika chciała dobrze i chciała tylko powiedzieć, że jejku, jeżeli by cię znała, to absolutnie wzięłaby cię za kobietę, prawda? Ale na każdym kroku przypominanie, że jest się, wiecie, nie tym kim chce się być, znaczy nie, że wewnątrz, ale że dla innych, musi być tak niesamowicie bolesne. Haru... Uwierz mi, nie jest to najgorsza reakcja. Chodźmy, muszę sprawdzić godziny rezerwowanych łaźni. Nie idziesz z nami do łaźni dla kobiet? To by było troszkę... No wiesz, nie uważam tego za wielki problem. Erika, nie... W porządku, i tak chciałam sprawdzić, jak tam jest. Okej, idziemy. Haru, ja z Eriką pójdziemy. Nie musicie się martwić, zobaczymy się na obiedzie. Manami, poradzi sobie, chodźmy już. Nie chwytaj mnie za ramię. Do obiadu, Suzuki. Martwię Manami. Muszę przestać. Więc jak rezerwuję się kąpielę? Przepraszam, jak mogę pomóc? Jak mogę zarezerwować kąpiel? Jeżeli ma pani na myśli łaźnie rodzinne, proszę wpisać się na listę rezerwacji. Dziękuję bardzo. Łaźnie są do pani prawej. Jasne, dziękuję. No dobrze, ale czy na pewno nie będzie dziwnie, żebym rezerwowała łaźnie sama? One przeznaczone są dla rodzin. Tylko zajmę miejsce rodzinne, która chciałaby z nich skorzystać. Co powinnam zrobić? To tylko jeden raz, kochana. Jakby, hej, ty też masz prawo, proszę bardzo, pójść sobie do miłego źródła. a jeżeli są jakieś kwestie, które przeszkadzają, abyś poszła do damskiej łaźni, moim zdaniem, proszę bardzo, chyba nic się nie stanie, o ile wejdę tylko na chwilę. Byłoby mi szkoda, gdybym choć trochę nie wykorzystała tego czasu. A tak długo minęło od mojej ostatniej wizyty w takim miejscu. Okej, teraz tylko rezerwacja. No więc tak. Ani jedna wolna. Na poważnie? Tak trudno było mi się przekonać. O, przepraszam. Ja już wychodzę. O, chciałaby pani zarezerwować łaźnię rodzinną? Chciałabym, ale wszystkie są już zarezerwowane. W takim razie bardzo przepraszam za niedogodności. Czy mogę zasugerować nasze wspaniałe żeńskie łaźnie? Posiadamy wanny, z których może pani korzystać w prywatności, tak samo jak z rodzinnych. Mogę panią oprowadzić? Nie! Czy ma pani jakiś problem? To chyba jest źle przetłumaczone, kochanie, bo to jest takie... Chyba mamy jakiś problem? Nie, po prostu... Powiedz jej, że to nic, wytłumacz. To będzie prawdopodobnie kolejne zakończenie. Ale uznajmy, że to nic. Nie trzeba, wiem gdzie są. Jasne, życzę przyjemnego wypoczynku. Ale słuchajcie, zobaczcie, serduszko nam uciekło, więc... Ojej, nie wiem, czy to jest jakieś istotne. Chyba lepiej, gdybym wróciła do pokoju. Mam jeszcze kilka godzin przed obiadem. Manami i Nagata pewnie będą tam jeszcze trochę. Jak powinnam spędzić czas? Weź prysznic, zdrzemnij się. Może weź prysznic? Nawet jeżeli nie w źródłach, powinnam się wykąpać. Na całe szczęście w naszym pokoju jest prysznic. Wiem, że niektóre termy mają prysznice tylko przy gorących źródłach. Zobaczymy, co mają. Jest szampon, odżywka i mydło. Dobrze, że odżywka i szampon są osobno. Takie dwa w jednym nie do końca się sprawdzają. Zgadzam się. Szampon pachnie świetnie. To samo, jeżeli chodzi o odżywkę. Węglowe mydło? Chyba ostatnie jest coraz bardziej popularne. I teraz wszystko zmyć. Przydał mi się taki odświeżający prysznic. Wrócę do pokoju. Wow, czas naprawdę szybko minął. Manami i Nagata za niedługo powinny być z powrotem. O, jesteśmy! Hej, Suzuki! Czy było fajnie korzystać z rezerwowanych łaźni? Nie weszłam. Jak powinnam odpowiedzieć? Może było świetnie? Nie wiem, idę teraz, słuchajcie, drogą, zakończeniem, żeby nikogo nie martwić i żeby sobie radzić sama. Tak, dokładnie, ale nam te serduszka jakby zabierają się. Było świetnie, miałam czas dla siebie. Fajnie. Jak było? Naprawdę fajnie. No, nigdy wcześniej nie byłam w tak drogim miejscu. Powinnaś była z nami iść. Ha, to dobrze. Haru, chyba masz coś we włosach. Wyciągnę... Nie, poradzę sobie. Nawet nie wiesz gdzie. Możesz mi powiedzieć, ale już to mam. Czyżby jakiś szyb, kochanie? Tego chcę tylko powiedzieć. Jest. Dzięki. A więc tak. Nic. Kiedy przyniosło obiad... O, przepraszam. Dobry wieczór. Proszę mi pozwolić nakryć do stołu. Coś do picia? Co byście chciały? Piwo? Ja jeszcze nie mogę. Poproszę herbatę. Ach tak, 2 piwa i herbatę oolong poproszę. Smacznego! Manami, może być piwo? Tak naprawdę nigdy jeszcze nie piłam. Będzie okej, to twoja 20, powinieneś przynajmniej spróbować. Jak coś mogę wypić za ciebie. Co ważniejsze, obiad. Wygląda świetnie. Jedzmy. Zamówiłam tofu nabe, więc możemy się dzielić. Wszystko wege specjalnie dla Eriki. Erika jest wegetarianką? No, dlatego naprawdę ciężko znaleźć coś na mieście. Nie mogę nawet zjeść sałatki bez martwienia się, czy nie ma tam czasami mięsa. Naprawdę? No, często jest w nich bekon czy żelatyna. Haha, Manami raz mi taką zamówiła, ale teraz wiem, żeby uważać. Są napoje, możemy wznieść toast. Toast. To twoje 20 urodziny, dziewczyno, dajesz. Okej. Cieszę się, że możemy razem świętować moje urodziny. Dużo to dla mnie znaczy. Toast za moje 2 najlepsze przyjaciółki. Zdrowie! Zdrowie! Jak toast mam już za sobą, jedzmy. Tak się zastanawiam, czy bycie wegetarianką w jakiś sposób było również tak metaforycznie trochę wzięte do bycia trans. Oczywiście, wiecie, nie mówię, że całkowicie, że to są podobne rzeczy, ale ona również musi uważać na pewne kwestie, tylko że jak widzimy kogoś po prostu wegetarianina, to myślimy sobie, a dobra, jakby spokojnie, nawet teraz jest mnóstwo wegetariańskich opcji, a tutaj jednak z osobami transpłciowymi nie jest tak prosto w społeczeństwie? Znaczy, wiecie, chodzi mi o to, że ja na przykład absolutnie bym się nie wstydziła, jeżeli osoba transpłciowa korzystałaby z damskiej łazienki obok mnie, jakby, no, come on, jeżeli... Nic się nie może stać, albo jeżeli już się może stać, to tym bardziej może się stać jakby z inną kobietą, to jest, nie ma bardziej, że tutaj jest, nie wiem, gorzej, a to jest lepiej, prawda? Więc chciałabym, żeby po prostu tak to było, albo żeby były chociaż łazienki te takie dla wszystkich. Wiecie, o co mi chodzi? Że niektóre osoby na przykład nie lubią wchodzić do męskiej albo damskiej, tylko są takie, no, dla wszystkich tęcza. Było pyszne, o, jestem taka pełna. Jasne, ile mi za gryżu pochłonęłaś? Nie mam pojęcia. Nie, zmieszczę więcej. 2 idiotki. Suzuki. Haru nie jest idiotką, ani Manami. Haha, idiotki. Czuje się taka ciężka. A, zasnęła. Suzuki, pomożesz mi ją wnieść na materac? Okej. Nie wiedziałam, że jest taka ciężka. Uprawia sport, mięśnie ważą. Serio? Nie wiedziałam. Chociaż w sumie zawsze była pełna energii. Od razu zasnęła. To chyba przez to piwo. Ta, Manami ma strasznie słabą głowę. Ale to dobra okazja dla mnie. Dobra okazja? Chciałam z tobą pogadać, ale Manami jest chyba zbyt wrażliwa. Okej, dobra, ja już tutaj mi się taka, słuchajcie, czerwona lampka zapaliła. Więc chciałabym się zapytać, skoro Manami już nie ma. Nie znam się na takich rzeczach, jeżeli mam być szczera. I ja, kochani, wydaje mi się, że nie do końca się znam. Na zasadzie próbuję być tak, próbuję być tak ogarnięta, jak się tylko da, ale jeżeli powiem coś ignoranckiego, to oczywiście możecie mi to ładnie wypunktować. Wtedy będę starała się po prostu ogarniać to inaczej, prawda? Ale chcę cię to również trochę zrozumieć. Jeżeli nie chcesz o tym rozmawiać, zrozumiem. Nie będziesz się czuć z tym niekomfortowo? Nagata jest przyjaciółką Manami, więc na pewno chce dobrze, ale tak właściwie nigdy z nikim o tym nie rozmawiałam. Jak powinnam odpowiedzieć? Może o czym chcesz rozmawiać? O co chcesz zapytać? Po prostu jestem ciekawa, bo jesteś pierwszą trans osobą, którą spotkałam. Może i nie pierwszą. Może spotkałaś, ale po prostu ty nie wiedziałaś. Możliwe. Jeżeli mam być szczera, gdyby Manami nic mi o tym nie powiedziała, nie domyślałabym się, Suzuki. Mogę do ciebie mówić po imieniu? Haru? Ty też mów mi, Erika. Jasne. Haru, to jest twoje... zmieniłaś imię? Nie, tak nazywali mnie w dzieciństwie. Kiedy byłaś jeszcze chłopcem? Jak powinnam odpowiedzieć? Wcześniej nie byłam facetem, to od mojego imienia. Może to od mojego imienia? Nie wiem, ale słuchajcie, już nie mamy serduszek, jakby... Ja wiem, że to nie są takie odpowiedzi, które mogą być z nami, jakby z sercem zgodne, ale próbuję do czegoś dojść. Ksywka podchodzi od mojego imienia. A jak masz na imię? Słyszałam w recepcji. Haruto, tak? Chyba nie powinnaś pytać się takich rzeczy osoby transpłciowej. Dlaczego? No wiesz, pytanie o imię, którego się już nie używa, to trochę zaprzeczanie tego, kim ktoś jest. Przepraszam, nie chciałam źle, możemy po prostu o tym zapomnieć? Nie wiedziałaś. Tak w sumie lubię imię Haru, jest unisex. Gdybym mogła, zmieniłam swoje imię właśnie na to. Właśnie, skoro go jeszcze nie zmieniłaś, zgaduję, że nie możesz go używać w dokumentach i tym podobne. No, a twoja płeć jest nadal... No, musi być ci z tym ciężko. Nie możesz go zmienić? Jest trochę trudno. Po pierwsze musiałabym przejść operację zmiany płci i zostać wysterylizowana. Co? Znaczy, rozumiem, że jeżeli ktoś czułby się z tym źle, to operacja jest fajną opcją, ale sterylizacja? No, w niektórych krajach można zmienić bez tego. Naprawdę? Jakby... Ja o tym nie wiedziałam i to też jest moja część ignorancka, że naprawdę niektóre osoby muszą być wysterylizowane? Nie wiedziałam. Ta, jest jeszcze dużo innych takich wymagań. Trzeba być po 20, bez małżonka i nie można mieć nieletnich dzieci. Chwila, dlaczego nie? Co do ślubu? To dlatego, że po zmianie płci małżeństwo stałoby się jednopłciowe. To w Japonii jest nielegalne. Co do dzieci? Nie mam pojęcia. Może chodzi o to, że mogłyby być tym zmieszane. Czy coś? Co? Dokładnie. Właśnie wiem, ale to nie ja tworzyłam prawo. Chociaż może sprawa zmierza w dobrym kierunku. Niektóre powiaty zezwalają na małżeństwa jednopłciowe mimo wszystko. Nie zdawałam sobie sprawy, jak to wszystko wygląda i jakie to jest ciężkie. Przepraszam za te wszystkie pytania. Mam nadzieję, że nie czujesz się teraz źle. Co powinnam powiedzieć? Dziękuję za wysłuchanie. Powiedz jej, że jest to w porządku. Wysłuchanie? Nie musisz przepraszać. Cieszę się, że mogłam o tym porozmawiać. Dzięki za rozmowę. Myślę, że skoro zgodziłaś się porozmawiać, jestem ci to winna. Wcześniej rozmawiałam z jednym z pracowników. Ich oficjalne stanowisko w tej sprawie to możliwość wstępu tylko na właśnie dla prawnej płci, ale często byli pytani o możliwość wstępu do źródeł przez osoby takie jak ty. Zdecydowali, że nieoficjalnie to będzie o ile nie będzie to problemem dla innych. Jest dzień roboczy, więc jest również mniej ludzi. Powiedziała, że właśnie będą prawdopodobnie puste koło północy. Więc nikt nie będzie miał problemu, jak wyjdziesz do damskich, bo nikogo tam nie będzie. Nie mogę tak po prostu tam wejść. Spokojnie, będzie dobrze. A co jeżeli ktoś tam jednak będzie? Termy są duże, po prostu nie będziemy sobie przeszkadzać. A jak będą się gapić? Nie będą, a nawet jeżeli, to co z tego? Jeżeli ktoś powie złe słowo, pogryzę ich. Lubię tą energię. Nie gryź nikogo, będzie dobrze. Ale wcześniej piłaś. To było kilka godzin temu. Już dawno nie mam promieni w organizmie. No chodź, Haru, nie chcesz wejść do damskich łaźni? Też jesteś kobietą, masz do tego prawo. Tak, ja się zgadzam z tym, kochani! Erika, co powinnam zrobić? Zrezygnuj. A, ponieważ my tutaj nie mamy serduszek, tak mi się wydaje. No ale dobrze, zobaczmy sobie to zakończenie. Przepraszam, ale ja po prostu nie mogę. Papierak nadal jestem mężczyzną. To chyba nie jest z mojej strony okej, żeby tam wchodzić. Tylko w papierach, co nie? Transpłciowość chyba oznacza, że pomimo, że jesteś cielem mężczyzny, nadal jesteś kobietą. No tak, ale... Przepraszam, Erika. Po prostu nie. Idź beze mnie. Okej, nie będę naciskać. Posiedzę to trochę, nie czekaj na mnie. O... Jest dość późno, powinnam iść spać. Jest ranek. O, hej, wreszcie wstałaś? Myślałam, że wy dwie nigdy się już nie obudzicie. Wy dwie? Erika jeszcze śpi. A, obgadujecie mnie? O, to tak wredne z mojej strony, Manami. Nie, tylko mówiłam. Wyluzuj, żartuję. Cześć tak w ogóle. Cześć. Już chyba będziemy musiały się wymeldować? Tak, przegapiłyście śniadanie. Nie szkodzi, i tak nie jestem głodna. Mów za siebie, ja bym coś zjadła. Wiedziałam, więc zapakowałam dla was coś na wynos. Wymelduję nas, wy w tym czasie idźcie się ubrać. Będę na was czekać na dole. Nigdy nie zrozumiem, jak można mieć tyle energii o poranku. Ja też nie, więc chodźmy się przebrać. No, o, zanim pójdziesz. Przepraszam, za co? Byłam troszkę zbyt intensywna? Nie chciałam, ale wiem, że mogłaś się z tym poczuć źle. Ale teraz wiem już troszeczkę więcej. Wybaczysz? Wysłuchałaś tego, co miałam do powiedzenia. Nie każdy to potrafi. Chodź się przebrać. Nie chcę, żeby Manami musiała czekać. No tak, powinnyśmy się pospieszyć. Wreszcie, co wam tyle zajęło? No weź, nie było to aż tak długo. Gdzieś śniadanie, o którym mówiłaś? Tutaj! Też jeszcze nie jadłam, więc możemy je zjeść razem w pociągu. O, ja... Planowałam jechać innym pociągiem, tak samo jak wcześniej. Nie mów, znowu jedziesz innym? Wszystkie jedziemy w tym samym kierunku, co nie? Możemy jechać razem. Tak, byłoby fajnie. Jest jeszcze mnóstwo rzeczy, o których chciałabym pogadać. Ja też. Więc postanowione. Jej, chodźmy! O, proszę bardzo, mamy zakończenie Eriki numer 1, nowi znajomi, nowe przygody. Tym razem nie zarezerwujmy tej łaźni. Mogę po prostu wziąć prysznic w pokoju. Wtedy nie sprawię dodatkowych kłopotów. Baby! Ja chcę ją tak przytulić, mój Boże, biedactwo! Tam też jest w porządku, mogę poczekać aż do obiadu. Nie mam nic innego do roboty. Tutaj jak Erika chce z nami porozmawiać, nie mamy w takim razie w ogóle żadnej innej opcji, oprócz jestem trochę zmęczona, więc... O, okej, przepraszam za głupie pytanie. Ja jeszcze na chwilę pójdę do źródeł. Nie czekaj! Rozczarowałam Nagatę, ale nie jestem gotowa na rozmowę o byciu trans, tym bardziej z przyjaciółką Manami, skoro nie rozmawiałam o tym z nią samą. Zawsze tylko mówię, że to nie jest dla niej ważne, ale jest ważne dla mnie. To jest część mnie. To jest, słuchajcie, można powiedzieć, że jedna z tych przyjaciółek ma takie podejście, że ojejku, jakby w ogóle spoko, jesteś dla mnie kobietą, elo, nie musimy na ten temat rozmawiać, nie rozmawiamy na ten, ale to również jest właśnie część jej, że ona jest kobietą, ale jest również transu kobietą i ten pierwszy człon to jest tyle uczuć z tym związanych. Z jednej strony ten smutek, wiecie, że się wydaje mi się, bo oczywiście ja nie jestem transpłcią osobą, tak jak mogę empatyzować, to właśnie, że z jednej strony urodziliśmy się w złym ciele, ale również to szczęście, kiedy już można powiedzieć, jesteśmy w stanie być tym, kim chcemy być i tym, kim zawsze byliśmy, prawda? Że nie trzeba transpłciowości tylko z takim, wiecie, z takim synonimem bycia złym, okropnym i w ogóle, że jest cały czas się smutnym. Jest z tym również szczęście, tak mi się wydaje. Oraz ta druga przyjaciółka w ogóle takie, a dobra, w sumie to jak się nazywałaś poprzednio, nie? To też nie jest w porządku, więc wydaje mi się, że żadna nie ma takiego, podejścia? Jeszcze za wcześnie, żeby iść spać, chyba po prostu troszeczkę odpocznę. Trochę mi to przypomina o wycieczce szkolnej. Nie miałam tam żadnych kolegów. Cały czas tylko się chowałam przed wszystkimi. W szkole musiałam zakładać chłopięcy mundurek, więc w mojej grupie też byli sami chłopcy. W planie wycieczki była godzina na źródłach i oczywiście nie było opcji powrotu. Odkąd stałam się zbyt stara, żeby wchodzić do damskiej części z mamą, przestałam chodzić na termy. Nawet w tym wieku, nawet nie wzięłam pod uwagę wejścia do męskiej łaźni. Ale nauczyciel starał się mnie przekonać, żebym weszła tam z całą grupą. Po prostu schowałam się w przebieralni przez ten cały czas. Chociaż tym razem też nie skorzystałam ze źródeł. Ta wycieczka i tak była dużo lepsza. Znaczy, nikt mnie nie ignoruje ani nie wyzywa. No kochanie, jakby normalnie jest to na samym dole, okej? Twoje wymagania są na samym dole. Haru? Manami? Jeszcze nie śpisz? Czy Manami słyszała, jak rozmawiałam sama ze sobą? Już miałam iść do łóżka. O, okej, nie będę ci przeszkadzać. Wygląda na to, że nie słyszała. Nie idziesz jeszcze spać? Chyba jeszcze chwilę posiedzę. Zasnęłam zaraz po obiedzie, więc jeżeli jesteś zmęczona, to okej, ale jeżeli jeszcze nie idziesz spać, zostaniesz ze mną chwilę? Idź spać. Przepraszam, ale jestem wykończona. Wszystko w porządku? Tak, po prostu długi dzień. Skoro tak mówisz, Pójdę po coś do picia. Dobranoc! O Boże, jak mnie boli serce. Przepraszam, Manami. Po prostu nie jestem teraz w nastroju na rozmowę. Powinnam iść już spać. Zostawiłam Manami karteczkę, żeby wiedziała, że już wychodzę. Po prostu jestem zbyt wykończona, żeby rozmawiać z kimkolwiek. Naprawdę się starałam spędzić tu dobry czas, ale chyba po prostu jest to dla mnie niemożliwe. Chcę tylko rzucić do domu. Przeproszę Manami później. Teraz po prostu nie chcę tutaj być. Złe zakończenie! Łaźnie nie są w porządku. Jejku, jakie to było smutne, ale ja całkowicie rozumiem. Ja całkowicie rozumiem Haru, naprawdę. Teraz przyznajmy się, że jednak tam nie weszłyśmy. Tak naprawdę w końcu nie weszłam. Ale czemu? Wszystkie były już zajęte. Ojej, pójdę sprawdzić, czy jest możliwe, żeby je otworzyli, chociaż na chwilę. Nie chcę, żebyś jako jedyna nie mogła wejść do wody. Nie trzeba. I tak byłam zmęczona, trochę się zdrzemnęłam. Okej. Manami, naprawdę nie trzeba. Jak było? Naprawdę fajnie. O Boże kochany, to nie jest okej, to też jest smutne. O, zobaczcie, tutaj mamy możliwość dotrzymania Manami towarzystwa. Mogę chwilę z tobą zostać. Jej, spójrz przez okno. Księżyc jest teraz taki piękny. Naprawdę jest. Jest to tak cicho. To tak jakby cały świat po prostu zasnął. No, szkoda, że nie weszłaś z nami. W porządku, ciesz się, że... zostać w pokoju, być tutaj z tobą. Być tutaj z tobą, bestii! Ciesz się, że jestem tutaj, żeby świętować twoje urodziny. To mi wystarczy. Haru, naprawdę Manami, dzięki za zaproszenie. Dobrze się z wami bawiłam. Wycieczka się jeszcze nie skończyła. To troszkę dziwne, że jestem już dorosła. No tak, wybije 12 i urodziny się skończą. Mam dla niej prezent, ale nie wiem, czy powinnam jej go dać. Absolutnie daj! Haru, wszystko okej? Manami, ja mam dla ciebie prezent. Wow, naprawdę? Dzięki. Ale nie mam go teraz przy sobie. Mogę ci go dać rano? Ta, jasne. Więc jutro. Chyba już pójdę spać. Hej, Haru. Wiesz, że możesz mi powiedzieć o wszystkim, no nie? Cokolwiek. Ha, a co z tobą? Nic, po prostu. Nie martw się o mnie. Dobranoc. Dobranoc. Haru, chciałabym, żebyś była ze mną szczera. Powiedziałam, że dam jej prezent. Byłoby dziwnie, gdybym teraz tego nie zrobiła. Haru? Zamkniesz na chwilę oczy? Okej? Okej, poczekaj chwilę. Jasne, ale po co? Po prostu zaczekaj. Okej. Okej, możesz otworzyć. Wszystkiego najlepszego! Co, w torebce jest prezent. A gdzie jest ta torebka? Możesz go otworzyć dopiero jak wrócisz? Czemu? Proszę. Okej. Haru, chciałabyś mi o czymś powiedzieć? Jest tak, możesz mi powiedzieć. Nieważne o co chodzi. Słyszałaś mnie wczoraj? Tak. Ale ty mi nigdy nic nie mówisz. Nawet kiedy się martwię, kiedy zapytam, ty mówisz tylko, że jest okej. Nawet kiedy tak nie jest. Ale nie chcę, żeby, jakbym wiedziała, przez co przychodzisz w szkole, po prostu... Przepraszam, Manami. Nie chcę być dla ciebie problemem. Problemem? Jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Nigdy nie jesteś dla mnie problemem. Znaczysz dla mnie wiele. Przepraszam, że nie zrobiłam nic, żeby ci pomóc. Nie, to nie twoja wina. Nigdy ci o niczym nie mówiłam. Ja po prostu nie chcę być traktowana inaczej. Wszyscy traktują mnie inaczej dlatego, że jestem trans. Ale nie ty, Manami. Zawsze traktowałaś mnie tak samo, jak przyjaciółkę. A ja się bałam, że jeżeli coś zrobię, może się to zmienić. Haru, przepraszam, Manami. Nie, to ja przepraszam, że czułaś, że nic nie możesz mi powiedzieć. Nic, o czym mi opowiesz, nie zmieni tego, co czuję. Zawsze będziesz moją najstarszą i najlepszą przyjaciółką. Manami, chcę, żebyś była ze mną szczera. Czy przeze mnie i prośbę o tą całą wycieczkę czujesz do mnie żal? Cieszę się, że zapytałaś troszkę niekomfortowo. Będę szczera, ja się czuję trochę niekomfortowo. Czułam się trochę niekomfortowo, tak całkiem szczerze. Nie byłam pewna, czy ja powinnam jechać na damski wyjazd. Jasne, że powinnaś. Dzięki, Manami. Obiecuję, że od teraz już zawsze będziesz szczera? Obiecuję. Czy jeszcze chciałabyś mi o czymś powiedzieć? Nie teraz, powiedziałam już wszystko. Nie teraz. Ale jeżeli miałabyś jakieś pytania, obiecuję zawsze odpowiadać szczerze. Dzięki, Haru, za rozmowę i za prezent. To ja dziękuję za wysłuchanie i że mogłam ci dać mój prezent. Haru... O! Erika, no! Erika, czemu musiałaś przyleść akurat teraz? Jestem w sumie głodna. No, nie jadłyśmy jeszcze śniadania. Chcecie zobaczyć, co można tutaj zjeść na mieście? Tak naprawdę jeszcze się po nim nie rozejrzałyśmy. No, w sumie dobry pomysł. Myślę, że ja również od razu wrócę. Masz coś dzisiaj? Po prostu jestem padnięta. Szkoda. Wychodzisz już, Manami? Poradzisz sobie, Haru? Będzie dobrze. Obiecuję. Okej, chodźmy, Erika. Widzimy się, Haru. Na razie, Suzuki. Pa. O, tak jest najlepiej. Mam nadzieję, że Manami spodoba się jej prezent. Drugie zakończenie Manami, szczerość jest jak prezent, ale też mi się nie do końca podobało. Chociaż wydawało mi się, że już się tak fajnie, wiecie, kieruje do takiego miłego, szczerego vibe'u, a potem jednak ona nie chciała z niej pojechać i tak było mi przykro. Aby poszukać kolejnego zakończenia, nie chciałam już zostać z Manami, więc Erika, hej śpiochu. Erika, ty też spałaś jeszcze 5 minut temu. To było 5 minut temu, to już przeszłość. Powinnaś się przebrać, za chwilę będziemy musiały się wymeldować. Z Eriką zejdziemy już na dół. Okej, widzimy się. Widzimy się! Nie bądź za długo! O, czyli ona w ogóle została sama. Przebiera się z tej Yukaty. Skończyłaś wymeldowanie? Lata temu. Ignoruj Erikę, właśnie skończyłyśmy. To takie niemiłe Manami. A gadałyśmy o siadaniu na mieście, co myślisz? Na mieście? Jestem za. Nie rozejrzałyśmy się po nim w ogóle. Super! Sprawdzę rozkład jazdy. O, czyli jednak? Wygląda to, że jesteście w dobrym nastroju. Tak? Tak! Podobał ci się taki wyjazd? Podobał mi się? Możemy powiedzieć, że było świetnie. He, cieszę się. Autobus będzie za kilka minut. Okej, idziemy. No chodź, Haru. Dobre zakończenie. Właśnie są jednak okej. Patrząc się na księżyc, miałyśmy do wyboru, aby powiedzieć, że cieszymy się, że jesteśmy tutaj z Manami, albo że cieszymy się, że jesteśmy tutaj w takim pięknym hotelu, i wybrałam to drugie, ponieważ jeszcze tego wcześniej nie widzieliśmy. Normalnie, nigdy nie byłam w takim miejscu, ale i tak, naprawdę Manami, dzięki za zaproszenie. Dobrze się z wami bawiłam. Wycieczka się jeszcze nie skończyła. To troszkę dziwne, że już jestem dorosła. No tak, wybije 12. Okej, dobra, to już było, ale tym razem nie możemy dać jej prezentu, tylko możemy złożyć życzenia. O co chodzi? Nie no, tylko się zastanawiałam, czy to już powiedziałam. Wszystkiego najlepszego, Manami. Dzięki, Haru. Trochę śmieszne, co nie? Przyjaźniłyśmy się od dziecka, a zaraz obie już będziemy dorosłe. Starzejemy się, co nie? No, ale nic się nie zmieniło i naprawdę mnie to cieszy. Zawsze byłaś i będziesz moją najstarszą i najlepszą przyjaciółką, Haru. Dziękuję, że tu ze mną jesteś. Ta, jasne. Powinnaś kiedyś poznać mojego chłopaka. Co? Skąd on tu się wziął? Zawsze mówi, że chciałby cię kiedyś zobaczyć. Tak, kiedyś. Co ty na to, żebyśmy kiedyś razem gdzieś wyszli? Musiałabym sprawdzić, kiedy bym mogła. To jasne. Daj mi znać kiedy. Nie mogę się czekać. Myślę, że naprawdę go polubisz. Oczywiście, że polubię. To twój chłopak. Okej, jestem naprawdę zmęczona. Pójdę do łóżka, pogadamy jutro. Też idziesz spać? Ja chyba jeszcze chwilę posiedzę. Okej, dobranoc. Dobranoc. Jej chłopak, tak? Jestem pewna, że dał jej cudowny prezent. Ten ode mnie nawet pewnie by się nie spodobał. Co? Kochana! Chyba też pójdę spać. Przyjaciele na zawsze. W ogóle mi się to nie podobało. W ogóle nie podobały mi się informacje, że ona ma chłopaka. Okej, skąd to w ogóle przyszło? Ja już je szypowałam obie, no. To musi być to najlepsze zakończenie. Idziemy na te termy. Okej, pójdę, ale jeżeli cokolwiek będzie dobrze, zobaczysz? Weź ręcznik i chodź. Chwila, no chodź. Wiesz co, ja chyba... No chodź, Haru, skoro już tutaj jesteś. Jak chcesz, to mogę sprawdzić, czy ktoś będzie. O! Co, wszystkie kluczyki w szafkach, czyli nikogo nie ma. Wchodzisz? No, okej. Wow, jak to świetnie. Wow, to dlatego, że w tej wodzie jest dużo minerałów. Co myślisz? Całkiem spoko, no nie? No, dzięki, że mnie tutaj zabrałaś. Nie wiem, czego się tak bałaś. I dlaczego po prostu nie poszłaś tutaj ze mną i Manami? Nie rozumiesz. Czego? Wyobraź sobie, że jesteś w szkolnej toalecie na zajęciach WF-u. W szkolnej toalecie? W szkole. Do której toalety byś weszła? Do tej dla dziewczyn, to jasne. Jasne. A co jeżeli uczeń w męskim mundurku wszedłby do ubikacji? No chyba bym powiedziała, że je pomylił. Jasne. Ale co jeżeli powiedziałaby, że wszedł do właściwej? Zgłosiłabym to. To nie jest zwykłe udawanie, ty mówisz to z własnego doświadczenia. Tacy jak ty po prostu wiedzą, gdzie iść, ale tacy jak ja nie mogą iść w żadną stronę. Nie możemy tak po prostu wejść do ubikacji, szatni czy na termy. Jeżeli weszłabym do męskiej toalety, zostałabym upomniana, ale społeczeństwo uważa, że nie mogę wejść do damskiej. To samo dotyczy term, więc musimy być ostrożni, bo nikt inny nie będzie. Nawet jeżeli chcemy żyć tak samo jak inni. W liceum musiało być ci ciężko. Moja szkoła nie pozwalała nosić chłopcom niczego innego, tylko chłopięce mundurki, ale nie zachowałam się tak, jak od chłopca tego oczekiwali. Byłam z tego powodu gnębiona w szkole. No, nastolatki w tym wieku potrafią być wredne. Byłam w szkole dla dziewczyn, ale i tak niekiedy byłoby mi z tym ciężko. Manami nigdy nie mówiła o czymś takim. Ta, Manami pozostanie Manami, nic złego nigdy się przy niej nie dzieje. Ale ja byłam troszkę buntownicza. Troszkę buntownicza? Złe noszenie mundurku, bicie się, palenie w kiblach. Wiesz, nic takiego. A nie wiem, czy to nie jest nic takiego. No, ale teraz już z tego wyrosłam. Ale wiem, że dzieciaki potrafią być okropne. Kiedy znęcają się nad tobą dziewczyny, nie widać skaleczeń i siniaków, ale to z tobą zostaje. O mój Boże! Jak ja to poczułam, bo nadal chłopaki też się nie znęcali, właśnie dziewczyny były dla mnie niemiłe i to jest rzeczywiście ta prawda. Czy ciebie też się wyśmiewali? Nie było tak źle, po prostu nie pasowałam do reszty. Manami była moją jedyną przyjaciółką, chociaż nie byłyśmy w jednej klasie. Moja wychowawczyni mówiła, że to moja wina, że nie jestem taka jak one, więc po prostu przestałam jakkolwiek się starać. To okropne, co nie? Ale tak właśnie się miewają sprawy w liceach. Ci, którzy nie pasują, już nigdy nie będą, więc lepiej przestać się starać i być sobą. Z ludźmi, którzy mają gdzieś to, że jesteś kim jesteś. No... Przepraszam za tę przemowę. Nie, cieszę się, że mi o tym powiedziałaś. Nie wiem dlaczego, ale czuję się, jakby ktoś zdjął mi ciężar z serca. Ha! Więc cieszę się, że porozmawiałyśmy. Mówiłaś kiedyś o tym Manami? Nie, nie mogłabym. Tyle dla mnie zrobiła. Tylko bym mu zmartwiła. Poczekaj, teraz jestem pewna. Lubisz Manami, co nie? O! Ta! 3 kropeczki albo ta. Spróbujmy może 3 kropeczki? Nie musisz odpowiadać. Wiesz, że ona jest, co nie? Ta, wiem. Ciągle nawija o swoim chłopaku. Myślę, że to naprawdę dobry facet. O, znaczy, nie żebym miała z tym jakiś problem. Też kiedyś byłam z dziewczyną. Serio? No, jeszcze w liceum. Poznałam ją w pracy. Więc jesteś bi? Bi? No, lubisz obie płcie. Może. Szczerze, nie dbam o to etykiety. Jestem po prostu sobą. Zanim pójdziemy, chcesz sprawdzić inne? Mają fajną, gorącą z drzewna cyprusowego. Pewnie. Ach, było świetnie. W nocy, gdy nikogo nie ma, jest jeszcze lepiej. No, dzięki, że mnie tutaj wyciągnęłaś. Ha, nie ma za co. Wezmę coś do picia. Chcesz coś? Nie, dzięki. I tak ci coś wezmę. Poczekaj na mnie chwilę. Erika jest ciekawą osobą, ale bardzo miłą. Chyba powinnam poczekać. Hej, przyniosłem ci herbatkę ziołową. Dzięki. Smakuje nieźle, co nie? Jak skończysz, chodźmy do pokoju. Okej. Zobacz, kto wreszcie postanowił wstać. Ha? A jak myślisz, która jest godzina? Czas na śniadanie? Śniadanie było wieki temu, za chwilę musimy się wymeldować. Co? Ja jeszcze muszę się przebrać. Spokojnie, Manami nas wymelduje, masz jeszcze czas. O, znowu sprawiam jej problem. Hej, czy masz, nie wiem, najniższe na świecie poczucie własnej wartości? Ha? Znowu sprawiasz jej problem? Żartujesz sobie? Ona po prostu poszła nas wymeldować. Gdzie tu jest ten problem? Jest twoją najlepszą przyjaciółką, co nie? Czy kiedyś myślałaś o pomaganiu jej jako o problemie? Oczywiście, że nie! Właśnie! Tak samo jak dla ciebie, dla Manami to nie jest żaden problem. Wow, tak tobie naprawdę już nic pomoże, co nie? No chodź, pozbierz jej przebierz, Manami czeka na dole. Hej, właśnie skończyłam nas wymeldowywać. Dzięki, Manami. To nic. A tak w ogóle, właśnie napisał do mnie mój chłopak. Ble. Mówi, że chętnie zabrałby nas na lunch. Chciałby was poznać. O, to fajnie. Manami, naprawdę chciałabym... Ojejku, Manami, chciałam zabrać Haru na wycieczkę po tym mieście. Sorry. Serio? Co? No wiesz, Haru nie weszła na termy, więc czuję się z tym źle, więc pomyślałam, że gdzieś się wezmę. Skoro tak, to chętnie pójdę z wami. Nie, nie, idź od swojego chłopaka. Miałaś urodziny, jestem pewna, że coś dla ciebie zaplanował. Ale Haru, będzie dobrze? Co? Ja? Będzie dobrze, Manami. Pozdrów go od nas. Okej. Cieszę się, że się tak dogadujecie. Erika, dbaj o Haru za mnie. Ja już muszę iść. Do zobaczenia. Widzimy się. Więc pójdziemy zwiedzać miasto? Nie, zwykła wymówka, żebyś nie musiała się z nim widzieć. Ale jakby się nie wtrąciła, poszłabyś, co nie? Pewnie tak. Beznadzieja. Tak w ogóle. To może wycieczka po mieście nie jest takim złym pomysłem. Ale nie do końca wiem, gdzie tu można byłoby iść. O, dzień dobry, pani Nagata, tak? Powiedziała mi, że termy są puste w nocy. O, dziękuję bardzo. Drobiazg. Jeżeli chcecie zwiedzić miasto, mogę zasugerować termy z tej ulotki. O! Mają świetne prywatne łaźnie, które zarezerwować może każdy. Moja starsza siostra często tam chodzi. Starsza siostra? Tak, ona też jest jej ciężko wejść do tych, w których jest więcej osób. O, pani siostra też jest? Tak, więc tylko mam nadzieję, że spędzicie tam świetnie czas. Przepraszam, że tak się wtrąciłam. Wow, to było fajne! No, chyba powinniśmy pójść za niej radą. Chcesz zobaczyć, jak tam będzie? Tak, byłoby fajnie. Chodźmy! Świat też potrafi być dobry. Kochani! To był mój ulubione zakończenie. Absolutnie, totalnie. To wygrywa po prostu wszystkie moje lajki. I tym sposobem ukończyliśmy wszystkie zakończenia. Mam nadzieję, że wam się podobało, ponieważ mi bardzo. Cieszę się, że w ogóle to była taka urocza, krótka historia na temat właśnie tych tematów, których my, wiecie, tak normalnie nie myślimy, prawda? W ogóle, jeżeli byłoby więcej tego typu gier i macie jakieś rekomendacje, to oczywiście możecie mi dać w komentarzu. I co? Mam nadzieję, że dobrze, że miło spędziliście ze mną czas. Do kolejnego zobaczenia. Cześć!